Potem, jak wykazałeś wraz z ptakiem, że dane Arbegli na temat zakupów owoców są niespójne, czyli że albo Arbegla się pomylił, albo ceny się zmieniły, a on tego nie zauważył, Arbegla, ledwo ukrywając złość, wyszedł z komnaty. Po chwili jednak wrócił, rozpromieniony i mówi: wiem, wiem, to musiał być mały błąd tutaj w notatkach. Okazało się, że za pierwszym razem nie zapłaciliśmy 3 dukatów, ale 5 dukatów. Moja wina, bardzo was przepraszam. Za pierwszym razem zapłaciliśmy za zakupy 5 dukatów. Teraz z pewnością będziecie mogli powiedzieć mi, jaka jest cena jabłek i jaka jest cena dukatów. No więc spróbujmy wraz z ptakiem rozwiązać ten problem, czyli zamiast tutaj 3 musimy wpisać 5. Czyli mamy bardzo podobne układy równań, bardzo podobne jak w poprzednim filmie. No i spróbujmy tak samo rozwiązać. Czyli co? Czyli pierwsze równanie mnożymy przez minus 3, tak żeby nam się zredukowały jabłka, czyli 2 razy minus 3 to jest minus 6, minus 3b równa się 5 razy minus 3 to jest minus 15. Tak, teraz dodajemy do siebie minus 6j. Dodajemy do siebie te równania i po lewej stronie mamy 6j minus 6j to jest 0 plus 3b minus, czyli 0 równa się 0. Ha! Patrzysz znowuż trochę zaskoczony na ptaka. Co się dzieje? Znowu jest jakieś dziwne. Oczywiście tym razem równanie jest prawdziwe, ale w żaden sposób nie pozwala nam wyznaczyć ani J, ani B. Ptak znowu szepcze coś królowi do ucha. Mówi, żeby ponownie wykreślić te dwa równania i zobaczyć, co się dzieje. Więc może wykreślmy ponownie te dwa równania. Czyli tak, pierwsze równanie, czyli tak, B od obu stron odejmuje B, to bardzo podobnie jak w poprzednim filmie, więc już zrobię to w pamięci, czyli będzie minus B plus 5. Teraz dzielimy przez 2, czyli J to jest minus B przez 2 plus 5 drugich. Czyli tak, wykreślmy tę prostą reprezentowaną przez pierwsze równanie. Czyli tak, 5 drugich, czyli 2 i 1 druga. To jest pierwszy punkt tutaj. Raz, 2 i 1 druga. I dla B równego na przykład 3, to jest minus 3 drugie plus 5 drugich, czyli 1. Raz, 2, 3, 1. Czyli to jest prosta, która jest reprezentowana przez... Czyli na osiach jest tak, tu jest B, a tu jest J. No i to jest... prosta, która jest reprezentowana przez pierwsze równanie. Teraz drugie równanie. 6j. Znowuż 3b odejmuję od obu stron 3b i mam tutaj minus 3b plus 15. Dzielę teraz przez 6 i mam j jest równe minus 3 przez 6, czyli minus 3 szóste, czyli minus 1 druga b i 15 szóstych na 15 szóstych. Dzielę przez 3, to jest 5 drugich, plus 5 drugich. Co się tym razem dzieje? Spójrzmy, że to jest to samo, to jest ta sama prosta, prawda? Ten sam współczynnik kierunkowy i ten sam punkt przecięcia z osią Y, czyli innymi słowy to drugie równanie opisuje tę samą prostą, czyli to jest... Czyli mamy dwa równania opisujące tę samą prostą i znowuż jest bardzo wiele rozwiązań. Wszystkie punkty na tej prostej, no, ponieważ to są ceny, to przynajmniej wszystkie punkty o, że zarówno J, jak i B są dodatnie, prawda? Wszystkie, czyli wszystkie punkty na tym kawałku tej prostej, ich współrzędne stanowią możliwe ceny jabłek i bananów w tych dwóch zakupach. Taki układ równań nazywa się układem, to jest układ nieoznaczony.
Inna nazwa to jest układ zależny. Czyli nie pozwala on, ta informacja nie pozwala nam jednoznacznie określić, jakie były ceny jabłek, jakie były ceny bananów. I znowuż, jeżeli popatrzymy sobie jeszcze raz tak już na te dwa równania, pierwsze równanie i drugie równanie, to czym się różnią te zakupy? No widzimy, że kupiliśmy trzy razy więcej, prawda? W tej samej proporcji, tutaj kupiliśmy dwa razy więcej jabłek niż bananów, 2J plus B. Tutaj również kupiliśmy dwa razy więcej jabłek niż bananów, czyli proporcja jabłek do bananów była taka sama, a wszystkiego kupiliśmy trzy razy więcej i zapłaciliśmy trzy razy więcej. Czyli te dwa równania, to drugie równanie nie wnosi nam żadnej dodatkowej informacji na temat ceny jabłek i bananów, czyli to jest układ, który jest niesprzeczny, te informacje są spójne ze sobą, czyli te ceny mogły tak być, takie ceny być, ale te drugie zakupy nie dodają nam żadnej nowej informacji na temat ceny jabłek i bananów, prawda? Dlatego, że proporcja jabłek do bananów jest taka sama i po prostu zapłaciliśmy trzy razy więcej za trzy razy większe zakupy. Czyli żeby znaleźć cenę jabłek i bananów, potrzebujemy dodatkowej informacji na temat jeszcze jednych zakupów, w których proporcja jabłek do bananów będzie inna. No, gdybyśmy mieli jeszcze jedno równanie, w którym proporcja jabłek do bananów nie będzie 2 do 1, takie równanie pozwoliłoby nam obliczyć zarówno jabłka, jak i banany. Informacja tym razem dostarczona przez Arbegle była spójna, ale niewystarczająca dla rozwiązania tej zagadki.